Siemanko! Z tej strony El Diablo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ghost Master. Słuchajcie, zanim wybierzemy się na posterunek, chciałbym wpaść na zakupy do gabinetu strachu, aby przyjrzeć się moim duchom. 9061, możemy teraz kupić kilka mocy moim duchom. Na pewno tym, od czego zacznę, Maralarum. W końcu mogę dać ci wszystkie moce. No to już mój taki stały rytuał. To są cienkie moce, ale kupię jej to załamanie nerwowe, żeby miała wszystko. No i mój duch jest już uzbrojony. Drgawka uzbroję może na później. Śmiertelne przerażenie oraz paraliżu nie będę kupował. Tego też nie. To wystarczy. Teraz już drgawek jest naprawdę niezły. Co dalej? Tępy kastecik? Nie, tobie nic. Komu jeszcze coś mogę kupić? Gdzie jest krótsze głosy? Tu jest. Nie wiem, która z tych mocy jest silniejsza. Wściekły rój czy poskręcony bluszcz? Ja wezmę wściekły rój, pnącze, dzieci kwiaty to shit. Największy chyba w tej grze. I chciałbym jeszcze ognistemu omykowi kupić dwie moce. Piekło oraz wysokie napięcie. Dzięki temu mogę z tego ducha już korzystać i nie będę musiał brać, no według mnie, niezbyt mocnego ogarka. Okej, no to co? No żeby już tutaj nie popadać w nauk. A bo dobra, popadniemy. Mamy tutaj jeszcze czarnego kruka. A co tam, po co nam te pieniądze jak nie do kupowania? Masz torsję i nic więcej nie kupimy. No jak widzicie, jestem nawiedzony, no już wywaliłem 9000. Ale mówię, no, do czego ma innego nam służyć? A do czego to służy? No tak, można było się w sumie domyśleć. Dobra, słuchajcie, skoro zrobiliśmy już zakupy, to możemy się wybrać na posterunek przy ulicy Piekiełko na wojnę z duchołamaczami, którzy, no, zrobili tam sobie sporą bazę. Wydaje im się, że mogą sobie z nami pogrywać. My im zaraz pokażemy, gdzie jest ich miejsce. Lecimy! Chcą wojnę, to będą ją mieli. Sprawiają ci kłopoty w całym mieście i najwyższy czas się z nimi uporać. Znaleźli schronienie na posterunku i są przygotowani do obrony. Uważaj na zabezpieczenia i alarmy, które mają ci ograniczyć dostęp do budynku i zdradzić wrogowi twoją obecność. Kiedy już pokonasz zewnętrzny pas ochrony, pozostaniesz niezauważony, ale tylko tam, gdzie wyciszony jest przepływ plazmy. Twoim głównym celem jest pojemnik na ektoplazmę, w którym śmiertelnicy zamykają schwytane duchy. Urządzenie to ma pokaźne rozmiary i musi być przechowywane w niskiej temperaturze. Jesteśmy przekonani, że znajduje się w dużym, chłodnym pomieszczeniu. Zniszcz je, aby uwolnić i zwerbować uwięzione w środku duchy. Przebiegłość i męstwo, oto czego trzeba, aby zwyciężyć tych zarozumiałych śmiertelników. Wszyscy mają zostać wypędzeni z budynku albo doprowadzeni do obłędu. Liczymy na ciebie. No, jak nie ja, to kto? Dobra, słuchajcie. Tak więc, jak widzicie, duchołamacze stworzyli sobie takie pole ochronne na posterunku, uwięzili nawet jednego ducha i naszym celem jest zniszczenie tej osłony, no i oczywiście uwolnienie naszego kompana. Musimy dotrzeć krok po kroku do samego jądra. Według mnie potrzebne są tutaj, no, przynajmniej dwa albo trzy duchy z mocą wysokie napięcie. No, jest potrzebny też duch, który ma piekło, ponieważ urządzenie jest podtrzymywane, wiecie, w mrozie. No tak więc piekło tutaj na pewno powinno je uszkodzić. Trzeba wziąć surferkę. Przyda się wysokie napięcie oczywiście, ale również zaćmienie. Kolejnym duchem, którego ja wezmę, to jest ognisty omyk. Nie muszę brać ogarka, ponieważ mój ognisty omyk ma piekło. No i oczywiście wysokie napięcie. No i wezmę sobie jeszcze ze zgroz Hannibala Lectora. I to są takie trzy duchy, które pomogą mi właśnie w niszczeniu tego pola astralnego.
kto tutaj jeszcze jest potrzebny. Resztę to już bierzemy wedle upodobania. Oczywiście jak już zniszczymy to pole, to pozostanie nam wystraszyć śmiertelników. Wielonóżka, kruczogłosy, to są duchy, które mi tu na pewno pomogą. Maralarum, rzecz jasna, któż by inny. Wezmę sobie czarnego kruka, dawno go nie używałem. A w zasadzie to umulniłem go w poprzedniej misji, tak więc jeszcze nie miałem okazji, żeby się z nim tutaj zbytnio zaprzyjaźnić. No i kolejny duch, to mam tutaj spory dylemat. Nie wiem, kogo mógłbym tu wziąć. No, patrzę teraz na straszydła, ale nie, to są akurat zbyt słabe towary. A dobra, niech stracę, niech będzie prądzik. Okej, możemy ruszać na posterunek. Musisz unieszkodliwić astralny system zabezpieczeń, uwolnić duchy z pojemnika na ektoplazmę i wypłoszyć wszystkich śmiertelników z budynku. No tak, duchołamaczy już nie muszę wam przedstawiać, zawsze są ci sami Piotr Marej, David Eckert i oczywiście jego Naramis. No i mamy tutaj kilku nowych ludzi. To są asystenci duchołamaczy, którzy no, służą jako taka ekipa, która musi coś w razie potrzeby naprawić. Słuchajcie. No oczywiście duchów tutaj nie możemy przywiązać, bo jak widzicie jest pole i przywiązanie ich zakończy się fiaskiem. No i tutaj na początku już widzimy, jest pewne auto, które tutaj jakby utrzymuje to wszystko. No to jest takie główne tam centrum. A tutaj jest rzecz jasna jądro tego wszystkiego. A tu jest duch, którego rzecz jasna musimy uwolnić. Zawiej. Zawiej należy do gwałtownych przerażaczy. Uwolnienie go z więzienia duchołamaczy byłoby bardzo mądrym posunięciem. Duch z przekaźnikiem na zewnątrz według mnie jest słaby. Epoka lodowcowa, no ma dość, wydaje się niby silna moc. No po prostu sprawia, że krajobraz się staje lodowaty, rzecz jasna. No taki typowy duch zarządzający pogodą jak skostnica, ale według mnie nawet jak mu kupimy jakieś tam moce, to wcale nie czyni go to silniejszym. Dobra, czas zniszczyć to wszystko. Krok pierwszy, musimy podłączyć surferkę do ciężarówki i użyć mocy zaciemnienie. To sprawi, że wyłączą się tu. Działanie zielonego pola ochronnego zostało zakłócone. Masz teraz szansę na przeniknięcie do biur duchołamaczy. Teraz czas podłączyć. Moce twoich przerażaczy wyzwoliły alarm. Wysokie napięcie do tego sprzętu. Koniecznie. Dobra robota. Zielone pole ochronne nie będzie już dłużej aktywne. Duchołamacze mogą ogólnie naprawiać to wszystko, a raczej ekipa. Ale teraz już nie mają tutaj nic do roboty, ponieważ uszkodziliśmy to trwale zielone pole astralne, tak więc cała górna część budynku jest teraz już czysta. Możemy tutaj robić co chcemy. Teraz czas na pnącze. Zaraz uszkodzimy też system alarmowy. No i zaraz będziemy już uszkadzać w ogóle to całe zabezpieczenie. O, jak widzicie, tu jest jeszcze coś do uszkodzenia. Że mamy dużo plazmy, no to możemy sobie tutaj pozwolić na Hannibala Lectora, którego wysokie napięcie kosztuje dość sporo plazmy. Niebieskie pole ochronne zostało wyłączone. Dobra. Teraz przyszedł czas na całkowite zniszczenie alarmu. Tak więc trzeci duch i kolejne wysokie napięcie. O, nawet już wystraszyliśmy kogoś. Alarmowy system astralny został uszkodzony. Teraz duchołamaczom będzie o wiele trudniej wykryć twoich przerażaczy. No jak widzicie, total easy. Mamy teraz wszystko tutaj pod kontrolą. Teraz słuchajcie, skoro już mamy dostęp praktycznie do tego jądra, to musimy... Oj, ale go zbugowało. Musimy uszkodzić chłodzenie. Tak więc rzeczą, którą musimy najpierw zrobić, to uszkodzić to jest ten sprzęt, użyć tutaj wysokiego napięcia. Jednak muszę poczekać chwilę, aż mi się wysokie napięcie jakieś zregeneruje. W międzyczasie możemy tutaj postraszyć tych wszystkich lamusów. Niech nie myślą, że tu będzie tak bezpiecznie. Straszna niespodzianka, a teraz przerażenie. Zjemy ich bez wazeliny. Proszę bardzo, śmiertelne przerażenie. Kto dostał? Jakaś tam. Nie wiem nawet, kto to jest.
Możemy też użyć kakofonii. O tak. Kto tutaj może mieć już wysokie napięcie? No, prawie surferka je ma. Chciałbym użyć czarnego kruka, ale... No, jest oddalony od śmiertelników. Patrzcie, jakie on ma potężne moce. Dajemy przerażenie, dajemy śmiertelne również. No i szalony, prawie wystraszony. Okej, wydaje się, że już mogę te wysokie napięcie użyć, tak więc podłączamy je tutaj, żeby oczywiście to uszkodzić, to urządzenie. To już jest farsa. Teraz kolejny krok. Oczywiście musimy sprawić, aby zrobiło się tutaj potwornie gorąco. Tak więc krok kolejny i w zasadzie finałowy, używamy piekło. Teraz zrobi się tu naprawdę gorąco. Unieszkodliwiłeś czerwone pole ochronne. Pojemnik na ektoplazmę został unieszkodliwiony. Duchy z pojemnika przyłączyły się do ciebie. Proszę bardzo, zniszczyliśmy tą całą ochronę i Zawiej stał się naszym duchem. Teraz już tylko pozostało wystraszyć wszystkich śmiertelników z budynku. No dobra, no to może damy szansę prądzikowi, niech się tutaj pobawi chłopaczyna. Cały czas grzeje ławę, więc damy mu szansę, czemu nie? Jak to mówią nasi sąsiedzi z zachodu, niedalecy, Francuzi, szanse są. Atak roju, ciuciu babka, pnącze. Rozproszony rój. Proszę bardzo. Znerżniemy tych frajerów. Przywiążę może tutaj jakiegoś ducha elektrycznego, żeby móc wywołać wysokie napięcie. Zaraz się tu pewnie będą zbierać w pokoju głównym. Proszę bardzo. Jessa! Połowa pasku przerażenia już mu zleciała. O tak, dużo osób się załapało. No dobra, teraz Maralarum. Przerażenie. Piotr Maraj został wystraszony. Dawaj śmiertelne teraz. David Aykurd. Wystraszony. Tak to się robi. Egon Aramis. No dobra, Hannibal, schowaj się. Teraz może byśmy użyli wysokiego napięcia. O, światło naprawili. Ale używanego przez ognistego omyka. No poczekamy chwilę, zanim się tutaj wszyscy zbiorą, to trochę czasu minie. O matko, krótszy głos. Nie mów, że ja ci jeszcze nie dałem się szans wykazać. Proszę cię bardzo, atak roju. Atak roju. A nie, wcześniej to był Legion, przepraszam. Wściekły rój. Może być i również pnącze. No i dobra, jest w porządeczku. Bo nie zauważyłem, że tu się kręcą te typy. To może tutaj użyję wysokiego napięcia. Jeszcze troszeczkę podrażnimy ten samochód. No kurde, myślałem, że to na cały obszar działa i ona również się załapie. No niestety. Sylwester Szalony. Kojarzy mi się z Sylwestrem Stallone, może to jest nawiązanie w ogóle. Tutaj różnie bywa. Jakim cudem ona nie zauważyła tego? Przecież przed oczami wywaliłem Marę. No nic, może kakofonia dla odmiany. Szalony się wystraszył, tak jak zwykle, nie. No ale o pożaru to ty już nie rób tutaj. Tego ci nie kazałem robić. Duchołamacz nie ma, pozostali sami wystraszeni asystenci. To już pójdzie naprawdę easy. Co ja mogę tu jeszcze zrobić? Mogę dać przywidzenie na przykład. Proszę bardzo, Sylwester Szalony ucieka ponownie. Z posterunku Gravenville Police Department. Przywidzenie! Ładuj mi stąd gadzino. A ty surferka jak tam? O proszę, wysokie napięcie się naładowało. Może zaoramy ich obu? Jeden. Proszę bardzo. Szalony już na pewno wystraszony. Kto tu jeszcze jest? Chromaszewska, no jeszcze nie. Ale wszystko w swoim czasie. A jeśli się schowała, to jeszcze zdążę przygotować na nią Legion. No dawaj, dawaj, wyłaź.
Nie ma czasu, głupot, nie chcę pieprzyć. Legion, atak roju. Proszę bardzo. I co? I co teraz powiesz na to? Leon Armstrong. Koleś niewzruszony, jak widzę. Mamy mu śmiertelne przerażenie, jest szansa, że zemdleje. O tak, no to my tutaj już przygotujemy na niego pułapkę. Przywita go Marala Rum oraz... Kruczogłosy. Leon Armstrong, no... Już w zasadzie mogę Marę odwołać. Tutaj już wielkiego straszenia nie będzie. Wystarczy jeden Legion. O kurna, no nie mogę trafić. A nie, Legion się jeszcze nie naładował. No to atak roju. Już jest wystraszony. No i to tyle, cała robota. Na posterunku przy ulicy Piekiełko. Duchołamacze wystraszeni. Jak widzicie, total easy. Zawiej dołącza do nas. Ile? Nie, to się zmieni. O tak, 3303. Zaszaleliśmy. Teraz możemy znowu kupić jakieś potężne moce. Co tym razem? Magazynek pełen strachu. To również będzie nawiązanie do pewnego filmu. Jak to było? Full coś tam jacket. W każdym razie jest to misja, w którym będziemy musieli wystraszyć całą masę ludności. Będzie to ekipa wojskowa, tak więc naprawdę będzie bardzo ciekawie. Uwolnimy tam jednego ducha, ale to oczywiście w kolejnym odcinku, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się!